pozwolą. Co to będzie najlepszy z możliwych scenariuszy, który nam się może przydarzyć. I szczęśliwie tak się stało. Dlatego fajnie jest też, bo jakby przegadać, w jaki sposób chcemy to dziecko wychować. Jakie wartości chcemy mu dać, na jakiego człowieka. Bo oczywiście nie podejmiemy decyzji dla dzieci, kim chcą w życiu być. Ale w jaki sposób chcemy im tworzyć dom, to muszę powiedzieć, że warto to przed ślubem przegadać, bo po ślubie może być za późno. I możemy się rozczarować, że jedno będzie w tę stronę, a drugie w tę stronę. A powiem Państwu, że na punkcie dzieci są najgłośniejsze. Właśnie, skoro są najgłośniejsze później, to jak zmieniają się te relacje pomiędzy małżonkami, po tym, gdy pojawiają się dzieci? No i takie pytanie może bardziej do Pani, jak Pani się zmieniła po urodzeniu synów? Ta kobiecość i zmiany w psychice i ogólnie w całym życiu. Niestety, tak się zmienia, ponieważ to dziecko staje się dla nas, przynajmniej dla mnie się też tak stało, celem życia, że ja mam dla kogo żyć, ja mam po co żyć, ja mam takie uczucie... A przedtem nie miała pani dla kogo żyć? Nie do końca tak to żona chciała. Przedszkola i radzi nam sobie na wchodzie, dobrze jakoś
świetnie odnajduje się w grupie, a mieliśmy zupełnie inne doświadczenia z Frankiem, który był raczej wycofanym dzieckiem. I teraz się zastanawiamy z perspektywy czasu, czy my mieliśmy wtedy zupełnie inne podejście do na początku naszego małżeństwa i z tak minimalnym doświadczeniem, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. A tutaj z Julkiem to jest kwestia jego osobowości, czy tego, że my jednak od początku na nim zupełnie inaczej pracowaliśmy. To jest wszystko kwestią doświadczenia. Natomiast no, serce gdzieś tam musi to wszystko podpowiadać. Jeśli to wychowanie będzie płynęło z serca, to Państwo nie muszą się o nic obawiać, czy wychowano Państwo złego człowieka. W 99% przypadków to będzie dobry człowiek. I z jednej strony to nie jest wielka filozofia, z drugiej strony to jest najtrudniejsze, co mamy do wykonania w naszym życiu. Wychować na dobrego człowieka nasze dzieci. Czy to nam się uda? My też nie jesteśmy w 100%. Nie możemy być tego pewni, możemy tylko wierzyć w to i każdym dniem przeglądać siebie i jego i budować takiego osobę, żeby się w którymś momencie mogli stwierdzić tak, to finalnie jest dobry człowiek. I to Państwu polecam, kierujmy się sercem, szanowni Państwo. Kochajmy te dzieci. Zapach nie będzie tylko jedną z rzeczy, która determinuje naszą potrzebę, posiadanie potomstwa. Jest wiele innych rzeczy, o których moglibyśmy wspólnie z Paulem opowiadać godzinami. Nie ma nic piękniejszego, co Państwo znają. I z literatury, i z kolorowych pism, bo to bardzo często ludzie pytają o relacje z dziećmi. Ojcowie opowiadają cudownie, istotnie, bo przychodzą do domu i syn mówi: tatusiu. To jest rzeczywiście, to jest prawda, nie ma w tym żadnego przekłamania. Cudowne jest to, kiedy po pracy, chociaż jestem zmęczony, wracam do domu i zostaje mi położenie dziecka do snu. Tak się przyjął w naszym domu, że chyba ze szkodą dla naszego czasu nie zostawiamy dziecka w pokoju i mówimy, to teraz śpimy. I wychodzimy, zostawiamy włączoną lampę, tylko jesteśmy przy dziecku do momentu, kiedy nie zaśnie. To jest dla mnie przynajmniej ten czas, to ja kilkanaście, czasami kilkadziesiąt minut spędzonych w towarzystwie dziecka, z którym nie za bardzo możemy porozmawiać o jakichś innych tematach, od tych, które jego dotykają. Dla mnie to jest najwartościowsza część dnia, nocy albo wieczoru najczęściej. Ponieważ to doskonale ładuje akumulator. Ja wiem, że robię w życiu coś, co rzeczywiście gdzieś tam zapisuje się w całym tym wszechświecie i jest po stokroć ważniejsze od tego, co robiłem kilka godzin wcześniej w pracy. I to jest najpiękniejsza myśl, jaką muszę powiedzieć. No a co z tym czasem tylko dla siebie, do dwoje? Nie ma. W razie małżeństwo w żaden sposób nie cierpi na to? Nie, oczywiście, że tak, że tego czasu na początku, o tym wam mówiła Paulina, to wszystko powiedziała, dzieje się ze szkodą dla męża, dla partnera. Oczywiście, że tak, ale to jest pozorna szkoda, bo to jest ograniczenie tego czasu, który my spędzamy wspólnie, bo dziecko zabiera 90% tego czasu. Ja Państwu powiem, jak my spędzamy wspólnie czas, dobrze? To będzie fajna opowieść. Ale to są od razu takie przykłady, powiedzmy, na... Nie, proszę Państwa, tak naprawdę Maciek powiedział prawo. Nie ma tego wolnego czasu. Po prostu to jest taki obowiązek, jeżeli się do niego podchodzi szczerze, z oddaniem, z pewną odpowiedzialnością, to jest naprawdę kilka lat wycięte z życiorysu, gdzie trzeba oddać się całkowicie. Ale mamy taki moment, no wszystko mamy taki moment. Ponieważ my z Maćkiem uwielbiamy biegać. Czy ktoś z Państwa biega? Czy Państwo biegacie z wieczorem z takimi latarkami na czołach na górce? Czy ktoś biega z Państwa? Państwo się już zorientowali, że chodzi nam o taką interakcję, prawda, z publicznością. Ktoś z Państwa taką latarkę do biegania? Macie. No to Państwo, jeśli macie, to wiecie dobrze, ta latarka jest genialna. Proszę Państwa, że tak. Cisza w domu, dzieci śpią i tak. Maciek po lewej, ja po prawej, latarka na czole i czytam książkę. Super. Zupełnie inne czyta Maciek, zupełnie inne czytam ja. Maciek fascynuje się Arturem Perez Reverte. Ja Sarę May, uwielbiam Tomka Łysiaka i właściwie pochłaniamy te książki i ja mówię tak, i wiecie Państwo, jak na czas wygląda. Czytam czarne latarki, mole takie książkowe z tymi latareczkami. Słuchaj, czy ty wiesz, że tutaj się tak stało? A on się mówi, stara, to
nic, wiesz co, w mojej klasie.